Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym czwartku z Ażur. Dzisiaj poruszymy temat wiedzy i kompetencji chmurowych, czyli jak zostać ekspertem Microsoft Azure. Ja nazywam się Martyna Matyjek. W Microsoftie pracuję jako Cloud Product Marketing Manager. Moim głównym przedmiotem zainteresowania jest właśnie budowa kompetencji chmurowych wśród klientów i partnerów Microsoft, jak również całego rynku IT w Polsce. Zaprosiłam dzisiaj jednego z Microsoft Azure MVP, Adama Marczaka. Cześć Adam, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie? Jasne, cześć Martyna, witam wszystkich na tej prezentacji. Ja nazywam się Adam Marczak, pracuję jako cloud architekt w firmie Microsoft. Jak już Martyna wspomniała, od jakiegoś czasu posiadam tytuł Microsoft Azure MVP i jest to mój główny fokus technologiczny od kilku lat. Okej, dzięki Adam. Ja chciałabym przedstawić teraz agendę, którą dzisiaj poruszymy podczas naszego webinarium. Po pierwsze, chciałabym się skupić na zaprezentowaniu i wytłumaczeniu podejściu do budowania kompetencji chmurowych przez Microsoft. Następnie porozmawiamy razem z Adamem na temat ścieżek certyfikacyjnych i podejścia Microsoftu odnośnie ścieżek certyfikacyjnych Microsoft Azure, jak w tej chwili to wygląda. W kolejnym punkcie, w kolejnym etapie będziemy eksplorować, czyli tak naprawdę będziemy tutaj wchodzić trochę głębiej, jeśli chodzi o poszczególne certyfikacje i Adam będzie tutaj wyjaśniał. Natomiast na koniec porozmawiamy o tym, skąd czerpać taką wiedzę, gdzie najlepiej się uczyć, gdzie najlepiej szukać materiałów szkoleniowych. I krótko podsumujemy. W takim razie zaczynamy. W Microsoft bardzo duży nacisk kładziemy na kulturę ciągłego rozwoju. Jest to tak zwany growth mindset. Nasz CEO Satya Nadella w swojej książce Hit Refresh tak naprawdę bardzo duży nacisk kładzie na to, żeby właśnie ciągle się uczyć, ciągle rozwijać swoje umiejętności, bo tak naprawdę rozwój umiejętności poszczególnych pracowników świadczy o sile całej organizacji. Jeśli chodzi o jedną z wartości wyznawanych przez Microsoft, jest to taka wartość Tech Intensity. Tech Intensity, czyli kładzenie nacisku na rozwój kompetencji technologicznych, wymaga kładzenia nacisku na rozwój kompetencji i takich umiejętności praktycznych, jeśli chodzi o chmurę. I warto tutaj pamiętać, że jeśli chcemy nadążać za cyfrową transformacją, to musimy być z technologią jakby na co dzień, musimy z nią obcować, tak żeby to obcowanie z tą technologią dawało nam takie poczucie komfortu, jeśli chodzi o korzystanie z tej wiedzy, posługiwanie się nią i posługiwanie się tymi technologią dostępną przez Microsoft. Więc pamiętajmy o tym, że tak naprawdę jeśli chodzi o budowanie takiej istoty budowania nowych kompetencji w organizacji, musimy pamiętać, że trzeba budować swoje kompetencje i taką kulturę nauki i ciągłego rozwoju wśród pracowników, ale też wśród osób indywidualnych. Musimy ją sobie budować tak naprawdę każdego dnia. I pamiętajmy o tym, żeby inwestować nasz czas, nasze zasoby w podnoszenie naszych kwalifikacji, w różnego rodzaju treningi, w różnego rodzaju warsztaty i kursy szkoleniowe, które są dostępne, tak by rzeczywiście podnosić te kompetencje. Pamiętajmy też o tym, żeby nagradzać się za to, że inwestujemy ten czas i nasze zasoby w naukę i żeby priorytetyzować właśnie istotę
ścieżek certyfikacyjnych i certyfikacji w procesach rekrutacyjnych. Obecnie widzimy taki trend na rynku, gdzie widać, że ta istota tych certyfikacji i potwierdzeń w postaci certyfikatów jest coraz ważniejsza. Czyli, że działy HR budują swoje kompetencje i budują jakby ten lejek, jeśli chodzi o rekrutację, budują go również poprzez podnoszenie i jakby wymaganie takich certyfikacji w opisach nowych stanowisk. I teraz krótko o tym, jak Microsoft podchodzi do budowania właśnie takiego doświadczenia, jeśli chodzi o budowanie nowych kompetencji. W 2018 roku Microsoft zrobił tak zwane ćwiczenie Job Task Analysis, gdzie zidentyfikował obecne na rynku role i stanowiska w różnych organizacjach poprzez badanie rynkowe i konsultacje z ekspertami, jeśli chodzi o tę dziedzinę. Spisaliśmy taką, powstała taka lista umiejętności, najczęściej taka lista najczęściej powtarzanych umiejętności i na tej podstawie Microsoft stworzył takie rekomendowane ścieżki szkoleniowe. Co tak naprawdę dało podstawę do tego, by przearanżować całą koncepcję certyfikacji i w 2018 Microsoft ogłosił rzeczywiście zupełnie nowe podejście, jeśli chodzi o podejście do certyfikacji i ścieżek certyfikacyjnych. Na tej podstawie powstało kilka takich kierunków, w których jesteśmy w stanie jakby wyrobić sobie te umiejętności, stworzyć te umiejętności, a później je zwalidować. Jeśli chodzi o sposoby nauki, to Microsoft tutaj stworzył tak jakby, zidentyfikował cztery sposoby nauczania. Pierwszym z nich jest self-paced learning, czyli takie samonauczanie. Dużo osób reprezentuje ten typ nauki, czyli lubi samemu, czy to czytać z książek, czy czytać z dokumentacji. Tak podchodząc praktycznie, dla nich to jest najlepszy sposób nauki. Jednak zidentyfikowane też zostały różne inne typy ścieżek, typu szkolenia. Szkolenia i szkolenia takie online, czy to szkolenia instructor-led, czy to eventy na jakichś konferencjach. Jest tego sporo i jest tego coraz więcej, szczególnie teraz w czasach COVID-u mamy coraz więcej szkoleń. I tutaj mamy dwa typy takich eventów, właśnie eventy, które się dzieją online, wystarczy się wdzwonić, posłuchać prezenterów, ekspertów klasy światowej i do bardzo wielu osób to przemawia, bo prezentują różne poziomy, od bardzo prostych, wstępnych szkoleń do naprawdę skomplikowanych szkoleń od światowej klasy ekspertów i ludzi też z Microsoftu, którzy tworzą dane serwisy, szczególnie serwisy w Azure. I są też szkolenia typu instructor-led, czyli tworzone przez prezenterów i prowadzone przez prezenterów. W przeszłości były to szkolenia on-site najczęściej przez tak zwanych Microsoft Certified Trainers lub partnerów treningowych dla Microsoftu. No i też miało to wartość dostarczoną, że jednak ten trener, który jest z nami, dostarcza dodatkową wiedzę, dodatkowo można z nim porozmawiać. Dużo bardziej interaktywne są te sesje. I ostatni typ nauki, czyli takie przygotowania do certyfikatów. Jest to obecnie jeden z dużych trendów nauki, ponieważ tych certyfikatów jest dużo więcej niż było kiedyś. Kiedyś były dosłownie 2-3 ażurowe certyfikaty, teraz mamy ich kilkanaście i ciągle ilość ta rośnie. Jeżeli chodzi o te certyfikacje, to przejdźmy najpierw przez takie ścieżki, które przygotowują do certyfikacji. Bo jednak certyfikatów jest sporo i tutaj chodziło o pewne zgrupowanie, bo póki ich były 2-3, no to wiadomo, można było na każdy się zapisać i zasadniczo ciężko było nie trafić, bo był deweloperski dla architekta i dla administratora. Później pojawiły się DevOpsy i Security, a teraz pojawiły się też AI i Data Engineering, Data Scientist i tak dalej, i tak dalej.
Ilość certyfikatów rośnie i na pewno będzie też jeszcze rosła, więc zaczęto tworzyć podział na tak zwane role. Jeśli chodzi o te role, to warto sobie wejść na stronę Microsoft Learn Certifications, czyli to jest strona www.microsoft.com/certification i tam mamy listę wszystkich certyfikatów i to nie są tylko certyfikaty ażurowe, a ogólnie certyfikaty dla całej platformy. Można tam sobie odfiltrować do poziomu, jaki reprezentujemy, do roli, jaką prezentujemy lub do konkretnych produktów typu na przykład Microsoft Azure i zobaczyć tylko certyfikaty dla Azure'a, na przykład dla początkujących, jeżeli zaczynamy. Jeżeli chcemy coś więcej, to też możemy to tam przejrzeć. Ta strona oczywiście wylistuje wszystkie egzaminy, ale też wszystkie certyfikaty, które można zdobyć w danej technologii. No właśnie, Adam. A powiedz mi, jaki tak naprawdę będzie, czy jest jakiś certyfikat, do którego obecnie się przygotowywujesz? Ja obecnie chciałbym zdać Azure DevOps Expert, czyli certyfikat, który połączy w sobie operations, czyli wiedzę administratorów i wiedzę zarządzania platformą z wiedzą deweloperską. Jest to automatycznie też jeden z certyfikatów, które są wymagane. Trzeba mieć certyfikat deweloperski lub administracyjny, żeby podejść do certyfikatu Azure DevOps. No i dodatkowo też mam w planach Azure Security Expert też certyfikat. Super, zatem trzymam kciuki. Ja też. A idąc dalej, jeśli chodzi o naukę, bo zanim przejdziemy do nauki, to trzeba zdecydować ścieżkę. I jak zdecydować naszą ścieżkę i jakie mamy dostępne materiały, żeby spojrzeć sobie w internecie tak naprawdę, co jest dostępne. I Microsoft tutaj przygotował kilka materiałów. Pierwszym z nich jest tak zwany plakat certyfikacyjny. Tutaj wszystkie linki, które macie na ekranie, te skrótowe linki pozwalają Wam po prostu w nie kliknąć. One też będą dostępne w czacie i w materiałach do wideo. W liście zasobów. W liście zasobów, tak, właśnie dobrze to zostało nazwane. I ja tutaj sobie pozwolę to otworzyć w przeglądarce. I teraz tak, cały plakat pokazuje Wam wszystkie certyfikaty Microsoftowe. Jeżeli chcecie się przygotować do ażurowych, to jest ta sekcja z lewej strony. Wtedy wystarczy sobie tutaj zejść i można przejrzeć ścieżki. I one tu, jak widzicie, są podzielone po pierwsze na role, ale to, co ja polecam, to zacząć od samego dołu, bo na samym dole macie tak zwane fundamentals, czyli jakie certyfikaty są dostępne i zarazem też potrzebne, jeżeli zaczynamy z chmurą, zanim zaczniemy robić te bardziej zaawansowane. Jednym z takich certyfikatów, jaki ja polecam, tak naprawdę, żeby każdy zrobił, szczególnie zaczynając z chmurą, to jest Azure Fundamentals, bo jednak każdy z nas pracował już jakiś czas. Jeżeli pracowaliśmy w tak zwanym on-premise, czyli u klienta w serwerowniach, mamy pewne naleciałości z naszej poprzedniej pracy i z tego, jak się pracowało. Azure Fundamentals wtedy otworzy nam trochę oczy na nowy świat, nowe rzeczy dostępne w tej chmurze, powie, czym jest chmura, po co jest, jakie są główne benefity płynące z używania chmury, przejdzie przez ogólne serwisy, jakie macie dostępne w Azure i przygotuje Was do początków pracy z Azurem. Jeżeli zaczynacie z danymi, to i tak zacząłbym od Azure Fundamentals, żeby w ogóle zrozumieć, po co jest ta chmura. A potem pytanie jest, jeżeli przykładowo ja byłbym takim osobą od danych, czyli ja na przykład w mojej firmie my jesteśmy od BI and Analytics, czyli my tworzymy głównie raporty i do rozwiązania oparte od data. To jeżeli ja dopiero bym zaczynał z danymi, jeżeli dopiero bym wchodził na ścieżkę pracy z danymi, zrobiłbym też pewnie Azure Data Fundamentals certyfikat, bo on mówi ogólnie, czym są dane, czym są bazy relacyjne, takie naprawdę największe podstawy pracy z danymi. Jeżeli jednak ja jestem osobą, która już pracowała w tym wypadku, co bardziej jest aplikowane do mnie, tak naprawdę wszedłbym tu już troszeczkę wyżej do role-based certyfikacji i znalazł sobie tutaj na przykład certyfikat Azure Data Engineer Associate. Wtedy wybierając taki certyfikat, mogę sobie przejrzeć, jakie on skille sprawdza i co mnie tak naprawdę nauczy przygotowanie do tego certyfikatu. Tutaj od razu mówiąc, ten poster, ten plakat jest zbudowany w taki sposób, że pod każdą tą certyfikacją macie numer egzaminu, który jest wymagany, żeby otrzymać certyfikat. Czyli w przypadku Data Engineer Associate musiałbym zdać dwa egzaminy przygotowujące do certyfikatu, czyli DP200 i DP201 od Data Platform. A Z to są typowo ażurowe, czyli Azure i mamy też AI.
Jeżeli dany certyfikat ma gwiazdkę przy nazwie, to oznacza, że to jest egzamin, który obecnie jest w statusie beta, więc mogą się pewne rzeczy zmieniać, więc tam warto zwracać na to uwagę. Przykładowo, tutaj ciekawostką z tym posterem, z tym plakatem jest to, że większość rzeczy tu jest klikalna. Czyli jak mamy teraz właśnie Azure Data Engineer Associate, ja mogę sobie kliknąć na to, co otworzy mi nową stronę. I ta nowa strona to jest właśnie strona, na której jest opisany ten certyfikat, opisane są wymogi, opisane te same egzaminy, trochę więcej można przeczytać w sekcji Skills Measured, ale to, co ja polecam robić, to klikać tutaj Download Certification Skills Outline, czyli stronę w PDF-ie przygotowaną, którą po przejrzeniu będziecie dokładnie wiedzieć, co taki egzamin sprawdza i do czego przygotowuje, co tak naprawdę po zdaniu tego certyfikatu będziecie i powinniście umieć. Czyli w tym wypadku zobaczcie, że lista jest dość długa i tak naprawdę są to dość detaliczne zapytania, na przykład monitorowanie usługi Azure Databricks. Jeżeli chodzi o przygotowanie się też z tych sekcji, to jeszcze do tego dojdziemy, mamy oddzielną sekcję, jak się przygotowywać. Tutaj jedyne, co mogę na szybko od razu powiedzieć, że ja personalnie polecam zaznaczać daną sekcję, klikać sobie prawym i wyszukać w Google, bo to, co się stanie, jak wyszukacie w Google te sekcje, to najczęściej dostaniecie jeden z pierwszych trzech linków odpowiedź, czyli na której stronie ta odpowiedź będzie, to najczęściej to będzie dokumentacja Microsoftu, który cały ten dział pokazuje. I będziecie mogli tak naprawdę bez żadnej inwestycji we własnym zakresie sobie już zacząć przeglądać te tematy, a nawet się nauczyć do całego certyfikatu bazując na dokumentacji. Więc tutaj Azure Poster jest jedną z pierwszych fajnych opcji, i pozwala zrobić taki przegląd z lotu ptaka na dostępne certyfikacje. Wracając do prezentacji, drugim zasobem, który został przygotowany tutaj poza plakatem certyfikacyjnym, jest certyfikat, tak zwany Upskill certyfikat. On jest bardziej skierowany na Azure tutaj, czyli w jaki sposób rozwijać się konkretnie w Azure. I znowu jest to plakat, który pokazuje całość z takiego lotu ptaka, czyli zaczynamy od głównego, ogólnego view. Ja sobie tutaj pozwolę znowu otworzyć link dostępny w prezentacji i skupić się na środkowej części. Czyli mamy tutaj trzy takie sześciokąty, które opisują ogólne podejście do platformy Azure. Czyli u góry mamy Manage Hybrid Cloud Infrastructure, czyli zarządzanie hybrydową infrastrukturą. Po lewej stronie mamy Support and Data Analytics, czyli wspieranie biznesu za pomocą danych i analityki. No i mamy też budowanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań, czyli budowanie po prostu aplikacji. Środkiem tych trzech sześciokątów jest od razu tutaj kropka, która kieruje nas do wszystkich egzaminów i certyfikatów, które tak naprawdę pasują do wszystkich trzech tych ścieżek. Czyli środek tutaj to jest dla każdej z tych ścieżek aplikowalne certyfikaty. Idąc tutaj za tą linią, znajdziemy od razu Azure Fundamentals, czyli certyfikat ten podstawowy, o którym rozmówiliśmy, ale zobaczcie, że jest też Azure Solution Architect Expert, co oznacza, że nieważne jaką ścieżkę z tych trzech wybierzemy, jeżeli chcemy być architektem, to idealnie ten certyfikat się sprawdzi dla każdej z tych trzech ścieżek. W przypadku mojej firmy, tak jak mówiłem, ja jestem na przykład głównie tutaj Data and Analytics, czyli my głównie budujemy rozwiązania oparte o dane i analitykę, mogę sobie zacząć od tej ścieżki i zobaczyć, że cztery certyfikaty, które przygotowują mnie do tego typu pracy, to jest Data Scientist, Data Engineer, Database Administrator i Data Analyst. Jak widzicie, Data Analyst tutaj nie ma ażurowego prefiksu, bo jest tak naprawdę ogólnym do samej analityki przygotowania. Tam jest też oparcie o Power BI. Więc możemy tutaj sobie przejrzeć. I znowu, ten plakat też jest klikalny, więc tutaj klikając którąkolwiek z tych ścieżek, od razu otworzy nam się strona, która opisuje dany certyfikat i dokładnie te same zasoby. Pod tym zasobem mamy też jeszcze ciekawą sekcję, o której ja później wspomnę, ale tutaj od razu są też linki do strony Microsoftowej z darmowymi szkoleniami w tematyce poruszanej przez ten certyfikat. Wracając do prezentacji, kolejnym zasobem, z którego możecie skorzystać, kiedy chcecie zrozumieć, co tak naprawdę można
do czego się można przygotować, jakie macie opcje. Jest to prezentacja przygotowana, tak zwany Certification Guide, czyli prezentacja, która w bardziej detaliczny sposób mówi o tych wszystkich certyfikatach. Czyli jeżeli nie chcielibyście przeskakiwać z tego plakatu do przeglądarki, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, a dowiedzieć się trochę więcej o tych wszystkich certyfikatach, to to jest zasób dla Was. I w ramach tej prezentacji, ta prezentacja jest dość długa, ale to, co ona posiada, to opis praktycznie wszystkich certyfikatów, wszystkich szkoleń i wszystkich zasobów dostępnych od Microsoftu dla nas. I idąc sobie w dół, zobaczycie, ile tego jest. Jest tego naprawdę sporo i tutaj macie oczywiście Azure'owe, role-based. Macie tutaj Azure specjalistyczne, których jeszcze nie wspomniałem, ale specjalistyczne jest to taki zakres certyfikatów na przykład dla SAP-a. Jest to bardzo wyspecjalizowany kawałek Azure'a, no i dlatego jest oddzielny certyfikat pod tą. Tak samo jest z IoT. Więc idąc sobie dalej w dół, zaczynamy od sekcji Microsoft Azure Apps and Infrastructure. Czyli tutaj wiemy od razu o wszystkich certyfikatach, które mogą nas przygotować do tej roli. I idąc w dół, zobaczcie na przykład przykład tutaj z Azure Fundamentals. W ramach Azure Fundamentals jest certyfikat Microsoft Certified Azure Fundamentals. I po lewej to tak naprawdę idziemy tak, jak ta ścieżka pokazuje nam teraz na tym, na ekranie. Czyli jakie umiejętności musimy posiąść, żeby zdać ten certyfikat, czyli co musimy rozumieć. No jest opisane, że ogólnie koncepcje chmury są poruszane, ogólne koncepcje ażurowych serwisów, jakieś security jest poruszane, pricing, support, no i ogólnie jakie macie opcje, żeby się tak przygotować, czyli online courses z instruktorem, czy jakieś tam inne strony. Kolejną sekcją jest exams, czyli jakie potem musimy egzaminy zdać. W tym wypadku jest to AZ900 Azure Fundamentals. Znowu jest tutaj klikalny link. Z tych linków oczywiście kliknąć, można się od razu zapisać z tej strony na egzamin, więc jest to też fajny sposób nawigacji wokół tych wszystkich certyfikatów i egzaminów. No i oczywiście po zdaniu jednego certyfikatu, co nam pokazuje ta ścieżka, automatycznie mamy nasz certyfikat. I tak naprawdę idąc w dół, dostaniecie od razu, jakie są opcje treningów z instruktorem. Tak jak mówiłem, że ten instruktor to jest najczęściej albo firma partnerska od szkoleń, albo jest to Microsoft Certified Trainer, czyli trener z certyfikatem Microsoftu do szkoleń. I w ramach Fundamentals tu jest napisane, że przygotowanie do tego egzaminu może się odbyć na dwa sposoby. Albo jest jednodniowe szkolenie przygotowane, albo jest trochę dłuższe, dwudniowe. I tu też sobie można przejrzeć, co takie szkolenie zawiera, klikając na konkretne linki. I tak naprawdę możemy sobie tu scrollować i scrollować, jest tego dość dużo. Przy czym niektóre tutaj certyfikaty, jakbyśmy tak scrollowali w dół, zauważymy też, na przykład tutaj przy Devor Expert, do którego ja się właśnie przygotowuję, zobaczcie, że jest jeszcze dodatkowa sekcja One Certification Required, co oznacza, żeby do tego certyfikatu podejść, w ogóle zacząć ten certyfikat, musicie mieć albo certyfikat administracyjny albo deweloperski. Później oczywiście tak samo jak wcześniej, jakie skille trzeba się nauczyć, jaki egzamin zdać i jaka certyfikacja za to jest przyznawana. I oczywiście dokument jest dość długi, bo zawiera praktycznie wszystkie ścieżki możliwe w ramach tutaj platformy Microsoftu. No właśnie, Adam, czyli tak naprawdę jeśli chodzi o te trzy dokumenty, które nam teraz pokazałeś, wszystkie one zawierają nie tylko informacje na temat egzaminów i certyfikacji ażurowych, ale również z portfolio projektów Microsoft, z portfolio produktów Microsoft, takich jak Microsoft 365 czy Dynamics 365, tak? Dokładnie. I teraz powiedz mi, w takim razie, gdzie uważasz, że jakby jeśli chodzi o te zasoby, czy uważasz, że one się nawzajem uzupełniają, czy że tak powiem w Twoim przekonaniu każde z nich zawiera trochę inną informację i trzeba przeglądać wszystkie trzy? Jak Ty byś na to popatrzył? Jeśli chodzi o plakaty, to plakaty według mnie, dwa pierwsze są bardzo pokrywają się, pokazują trochę inny przegląd tych samych certyfikacji, przy czym jak widzieliście, drugi upskill posiada tylko Azure'a. Pierwszy posiada Azure'a, ale też inne technologie Microsoftu, typowo platformę Microsoft 365 i Office, więc troszeczkę inaczej pokazują, a zarazem pokrywają ten sam temat. Tak naprawdę, bo jednak każdy z nas trochę inaczej mu się wygodnie nawiguje, więc
podejście trochę inne pokazania tych ścieżek certyfikacyjnych może komuś przypaść do gustu. Przypadkowo ten trzeci guide, który właśnie jest na ekranie, jest zdecydowanie bardziej detaliczny. No i najczęściej tak naprawdę ja personalnie z tego korzystałem, bo pozwalał mi zobaczyć ścieżkę, którą muszę przejść, wszystkie umiejętności i bardzo szybko porównać też certyfikaty pomiędzy sobą bez przeskakiwania pomiędzy stronami. W momencie, jak już zdecydowałem się na certyfikat, to lubiłem kliknąć ten link, który tam jest i ściągnąć tego PDF-a, którego wcześniej pokazywałem, zawierający cały skill outline, czyli co dokładnie, które rzeczy muszę się nauczyć w ramach certyfikatu, żeby go zdać. Jasne. Ja powiem jeszcze tylko, że mi bardzo podobało się to, jak pokazywałeś zależności pokazane w tym upskill plakacie, dlatego że tak naprawdę ktoś, kto jest zainteresowany pracą z Azure'em na co dzień, dzięki temu, dzięki takiej roadmapie jest w stanie stwierdzić, w który kierunek chciałby iść, jeśli chodzi o chmurę. Co jest właśnie fajne, gdyż możemy wybrać sobie, w którym kierunku chcemy iść i dzięki temu na tacy de facto mamy podane, jakie certyfikacje powinny nas w ogóle interesować. No zdecydowanie. No, nie jest to prosta rzecz, szczególnie jak się zaczyna z daną technologią. Więc jest trochę tych certyfikatów, jest trochę ścieżek, jest bardzo dużo egzaminów, więc na pewno takie typu z lotu ptaka spojrzenie na cały temat jest zdecydowanie pomocne dla wielu osób. Jeśli chodzi o samo zdawanie właśnie egzaminów, to jeżeli jesteście takimi osobami jak ja, czyli osobami stresującymi się, nieważne ile lat doświadczenia mamy, ja mam doświadczenia lat 10, w Azurze 6 prawie 7 i ciągle idąc na egzamin się stresuję. I to nieważne, czy ja same własne pieniądze wydaję, czy pieniądze firmy. Ostatecznie no, egzamin to egzamin, więc czasami jakiś stres jest z tym związany. Jeśli chodzi o stres, to warto też pamiętać, że Microsoft dostarcza taką opcję kupienia trochę droższego vouchera na egzamin z taką opcją exam replay, czyli jeżeli się nie uda, to przez 12 miesięcy od kupienia tego vouchera mamy szansę podejść jeszcze raz do egzaminu. Oczywiście to nie jest cena drugiego egzaminu, tylko tam discounted cena, ale mamy taką opcję. Jest też opcja pod tym linkiem, żeby sobie kupić też nie dość, że egzamin z opcją drugiego podejścia, to też z practice testem, czyli wtedy mamy wszystko tak naprawdę w jednym miejscu kupione i mamy oficjalny test od Microsoftu, żeby sobie poćwiczyć przed egzaminem. To już jest taki pakiet, że no, tutaj naprawdę dużo można protestować i pójść z pełnią świadomości, że raczej tutaj sobie zdamy ten certyfikat. Więc wszystko, żeby ten stres zredukować, jest tam dla nas, żebyśmy tego użyli. Okej, ale chyba, żeby się nie stresować, to najlepiej się po prostu bardzo dobrze przygotować. Adam, a czy mógłbyś powiedzieć, z jakich zasobów do nauki ty korzystasz i co polecasz, jeśli chodzi o kierunki nauki? Zdecydowanie. No, przygotowanie jest to nie tylko do egzaminów, ale w pracy też pomaga ze stresem. I jest to często też mówione przez trenerów związanych z coachingiem, że żeby się nie stresować, trzeba się po prostu przygotować. Więc jeżeli chodzi o przygotowania, mamy dość dużo zasobów dostępnych. Bo po pierwsze, skoro już wybraliśmy ścieżkę, no to następnym krokiem jest przygotować się. I w dzisiejszych czasach to, co ja wszystkim mówię, to bez problemu. Można się przygotować do każdego praktycznie certyfikatu bez inwestycji finansowej. Jest to zdecydowanie trochę inaczej niż było kilka lat temu, gdzie nawet samo przygotowanie już było inwestycją, nie tylko inwestycją czasu, ale też inwestycją finansową. Więc wszystkie zasoby, które dzisiaj mówimy, na przykład Microsoft Learn, czyli portal Microsoftu do nauki, wszystkie te zasoby są za darmo. Microsoft Learn jest nową stroną, a tak naprawdę może nie nową, bo już kilka lat ma, ale niedawno została odświeżona i bardzo dużo nowych ścieżek, a także ścieżek przygotowujących do certyfikaty się pojawiło na tej stronie i też nowa oprawa graficzna, zaktualizowane materiały i wchodząc na tą stronę, dość szybko można zauważyć, już mi się kliknął następny slajd, wchodząc na stronę macie pełną dowolność wyszukania praktycznie każdej ścieżki dostępnej. Przykładowo, jak scrolliniecie sobie w dół, to zobaczycie od razu popularne ścieżki. I tutaj jedną z bardziej popularnych jest oczywiście Azure Fundamentals. Ta ścieżka trwa 10 godzin, więc jest to spora ilość materiału.
I ja znam wiele osób, które jedynie przechodząc przez tą ścieżkę, dały radę przygotować się do certyfikatu Azure Fundamentals i go zdać. Więc jest to tak naprawdę, wchodzicie tutaj, klikacie, siadacie przy kawie, czytacie, oglądacie, ćwiczycie i możecie się przygotować i mieć pierwszy certyfikat w technologii ażurowej. Ja myślę, Adam, że jedną z takich osób, którą znasz, jestem właśnie ja. Ja osobiście zdałam certyfikat Azure Fundamentals właśnie dzięki przejściu ścieżki szkoleniowej na platformie Microsoft Learn i bardzo polecam. Jest to bardzo przekrojowy kurs. Można się tam bardzo wielu rzeczy dowiedzieć. Są takie tak zwane sandboxy, czyli takie środowiska predefiniowane do robienia sobie ćwiczeń. Jest mnóstwo filmów instruktażowych, a co najważniejsze, są też odniesienia do dokumentacji, co też jest bardzo, bardzo przydatnym materiałem. Tutaj jest właśnie dobrze, że wspomniałaś, to naprawdę fajnie, że udało Ci się zdać, to gratulacje oczywiście. Dzięki. Niewiele platform learningowych online udostępnia sandboxy do ćwiczeń, więc tutaj jest to już pierwsza opcja, kiedy macie możliwość nie tylko poczytać i posłuchać w Azurze, ale faktycznie wykonać coś w Azurze za darmo. Tam jest praktycznie bez rejestracji, wchodzimy, przechodzimy sobie laby i to działa. Więc naprawdę jest fajnie, że tak naprawdę już można jakiś tam hands-on experience w tym Azurze sobie zaczerpnąć z tego podstawowego przygotowania z tej ścieżki tutaj na Microsoft Learn. No i wchodząc tutaj w Browse All Paths, możecie zobaczyć, że jest 1433 dostępne moduły lub całe ścieżki certyfikacyjne. I to nie tylko oczywiście certyfikacyjne, często są po prostu jakieś małe online guide'y typu jak zsynchronizować sobie na przykład Azure Active Directory i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tego dość sporo. I tutaj po lewej stronie oczywiście macie filtry. Więc jeżeli zaczynacie z Azure, możecie sfiltrować wszystko do samego Azure'a. Wtedy macie 614 modułów lub nawet konkretnego serwisu, czyli odznaczacie Azure i na przykład jeżeli jesteście zainteresowani web developmentem, zaznaczacie sobie App Service. Oczywiście tu jest konkretna usługa, więc dla Was filtry czasami warto na podstawie ról. I tu znowu pokazujemy ten role-based, czyli jeżeli jesteśmy administratorami, może jakimiś ludźmi od AI-a, może analitykowymi biznesowymi, tu są konkretne ścieżki. Są nawet ścieżki dla studentów, więc warto zdecydowanie sobie zerknąć, co Microsoft przygotował dla studentów. Wracając do prezentacji, poza Microsoft Learnem, który oczywiście polecamy, jest też Pluralsight. Pluralsight jest to dość nowy deal Microsoftu, czyli Microsoft jakiś czas temu, wydaje mi się, że to było około 2 miesiące temu, podpisał nowy kontrakt z Pluralsightem, gdzie teraz jak zapiszemy się na kursy ażurowe, czyli na ścieżkę ażurową na stronie Pluralsight, to na 5 lat dostaniemy wszystkie ścieżki przygotowujące do certyfikatów za free. To jest naprawdę duży deal, naprawdę fajna opcja, bo kiedyś to trzeba było zapłacić kilkadziesiąt złotych, nawet chyba więcej niż ponad 100 złotych, bo to było kilkadziesiąt dolarów, żeby się zarejestrować. No i oczywiście to było płatne per miesiąc, a teraz macie na 5 lat za darmo, wystarczy się zarejestrować i te ścieżki będą dla Was dostępne do 2025 roku. I to wszystkie praktycznie, które są obecnie dostępne dla certyfikacji, są tam jako ścieżki. Z dalej. Mamy dokumentację. Ja wiem, że dokumentacja strasznie brzmi klisze i przepraszam, ale ja naprawdę uznaję, że dokumentacja to nie jest to samo, co była dokumentacja 5 lat temu. Jak ja 5 lat temu dewelopowałem jako jeszcze .NET developer, to prawie nigdy nic nie szukałem w dokumentacji, bo w dokumentacjach i tak prawie nigdy nic nie było. To, co teraz jest, to jest praktycznie ogrom różnicy. Microsoftowa dokumentacja do Azure jest naprawdę super. I tak jak ty, Martyna, zapytałaś, jak ja się przygotowuję do certyfikatów i jak ja się uczę Azure'a, a właśnie w ten sposób. Ja wyszukuję wszystkie rzeczy w Google i dopisuję sobie documentation, czy to w Bingu, czy to w Google. Znajdziecie odnośniki, jedne z pierwszych odnośników, jakie wam się pojawią w Search Results, to będą odnośniki do dokumentacji, które praktycznie odpowiadają jeden do jeden na najczęściej zadawane pytania z Azure'a. Jest tego multum. Są nie tylko informacje takie, powiedzmy, encyklopedyczne, czyli nie tylko informacje o serwisie i wszystkich feature'ach i wszystkie możliwe pola,
ale bardzo dużo tutoriali tam też jest. Czyli macie tutoriale end-to-end, które można sobie przechodzić, żeby przećwiczyć dane. Jedyne, co musicie posiadać, to już wtedy własnego Azure'a. Idąc dalej, mamy też ciekawą stronę. To jest bardzo mało znana strona z tego, co widziałem, czyli GitHub, tylko GitHub od Microsoft Certification Teamu, czyli Microsoft Learning. I otwierając ten GitHub, ja bym tu chciał pokazać szybko, że ten GitHub jest bardzo niedoceniany, ale to, co tutaj znajdziecie, to zobaczcie, że my teraz rozmawiamy i w międzyczasie już ktoś aktualizował certyfikację DP500, czyli tam Data Platform, tak? Tak jak widzicie, to jest Designing and Implementing Data Science Solutions. Godzinę temu ktoś aktualizował ścieżkę dla architektów. Wchodząc do którąkolwiek z tych ścieżek, najczęściej to, co znajdziemy w środku, to są instrukcje i konkretne ćwiczenia. I te ćwiczenia to są ćwiczenia takie, jakie byście dostali od certyfikowanych trenerów Microsoftu i takie ćwiczenia, które przygotowują do umiejętności, które mogliby być potencjalnie na labie. Czyli jeżeli certyfikat miałby laby, a niektóre mają, niektóre nie, to tego typu ćwiczenia przygotują Was do tych labów, że będziecie bez problemu mogli zdać, bo przećwiczycie odpowiednie skille. No i jest to naprawdę fajne i nieznane tak naprawdę z jakiegoś powodu, nieznany zasób, a jednak te ćwiczenia są tutaj dość długie i bardzo dobrze opisane. Praktycznie większość z nich to wystarczy przeklejać komendy i wszystko się dzieje automatycznie, jest wszystko zapewnione. Naprawdę tutaj zdecydowanie polecam tego GitHuba. Myślę, Adam, że teraz GitHub zyska na popularności dzięki Twojej rekomendacji. Zdecydowanie. Ja mam nadzieję, że tam skok wrośnie, a jak zobaczycie błędy, no to pamiętajcie, to jest GitHub. Jeżeli się błędy pojawiają, no to jest to open source, możecie też wrzucić poprawki, pomóc sobie wszyscy możemy nawzajem. Dokładnie. Ostatnią rzeczą w tym w ramach Tech Intensity, jeżeli pamiętacie, to była ta czwarta ścieżka, czyli trainings i virtual trainings, tak? I tutaj w ramach tego mamy Microsoft Training Days. I tak naprawdę zapraszamy wszystkich zainteresowanych na śledzenie strony microsoft.com.pl/training days. Tam publikujemy najświeższe, najnowsze, ciągle aktualizowane terminy szkoleń. Również pojawiają się tam szkolenia właśnie Azure Fundamentals, gdzie po odbytym szkoleniu dajemy voucher egzaminacyjny na bezpłatne podejście do egzaminu AZ-900. Chociaż Training Days to nie tylko Azure Fundamentals, znajdziemy tutaj też mnóstwo innych kursów. Znajdziemy takie szkolenie jak Delivering Modern Data Warehouse, czy właśnie Modern Applications, czy Migrating Infrastructure. Wydaje mi się, że naprawdę warto sobie dodać tę stronę do swoich ulubionych zakładek. Pamiętajmy też, że na tej stronie znajdziemy nie tylko szkolenia z zakresu Microsoft Azure, ale również szkolenia związane z pozostałymi produktami, czyli platformą Microsoft 365 i Dynamics 365, jak również Power Platform. Tam też również będą szkolenia z tego zakresu, także zachęcamy do odwiedzania tej strony. Super zasób, zdecydowanie polecam. Ja sam często uczęszczam na te treningi, więc naprawdę fajne treningi przez fajnych prezenterów. Zdecydowanie tutaj polecam. Jeśli chodzi o samo uczenie też Azure'a, warto pamiętać, że jest trochę opcji, żeby takiego Azure'a dostać, bo jeżeli nie mamy Azure'a i tak naprawdę zastanawiamy się, jak zacząć, to wystarczy wejść na stronę Microsoftu i tak naprawdę wyszukać sobie w przeglądarce takie coś jak Azure Free. Azure Free jest to licencja darmowa na Azure'a. Ja nie lubię używać stwierdzenia licencja na Azure'a, bo potem ludzie się pytają, co trzeba zrobić, żeby mieć licencję na Azure'a. Jest to bardziej Azure kupiony z darmowym kredytem, czyli kupujemy Azure'a, który ma $200 na pierwszy miesiąc do użycia i ileś tam serwisów jest za darmo. To jest wszystko bardzo pięknie opisane na stronie Microsoftu, więc warto sobie zerknąć, co tam jest dostępne, ale tak naprawdę można dość szybko zacząć i mieć te kredyty dostępne na użycie dla serwisów, które nie są w ramach tych darmowych. Jeżeli pracujecie dla organizacji, które mają MPN-a, czyli Microsoft Partner Network, jesteście partnerem Microsoftu, to w ramach tych organizacji jest też trochę licencji, które
a tak naprawdę licencji Visual Studio Enterprise, które dają Azure'a z miesięcznym kredytem odnawialnym też do ćwiczeń. Jeżeli jesteście studentami, też są Azure'y dostępne w ramach takiej licencji, można ćwiczyć. I ogólnie, jeżeli macie Visual Studio Enterprise lub licencję MSDN, też są Azure'y do aktywacji z miesięcznym odnawialnym kredytem. Więc opcji do ćwiczeń jest bardzo dużo. I tak naprawdę przejrzenie tego to parę minut i znajdujecie zasób i możecie ćwiczyć. Więc nie zawsze musicie wymagać od waszej firmy, żeby dostarczyła wam Azure'a do ćwiczeń. Tych opcji jest na tyle dużo, że samemu można praktycznie bez inwestycji żadnej kosztowej zacząć. No właśnie, Adam, a jeśli mówimy jeszcze o inwestycjach bezkosztowych i o takiej wspólnej nauce, powiedz mi, porozmawiajmy może jeszcze o społecznościach IT, które skupiają się akurat wokół Azure'a. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie masz do tego podejście? No i też jak w tym wszystkim odnajdują się właśnie tacy eksperci jak ty, czyli Microsoft Azure, ale nie tylko, Microsoft Most Valuable Professionals, czyli nasi MVP. Zdecydowanie. Jakby to jest jedna z najciekawszych rzeczy, którą zacząłem robić około 2-3 lata temu, czyli chodzenie i angażowanie się w społeczność. Na początku chodziłem i słuchałem, więc nie czujcie presji, że to trzeba chodzić i coś prezentować. Warto przyjść i posłuchać. Jest dużo meetupów, dużo prezentacji online, grupa na Facebooku. Taką największą obecnie grupą w polskim community związanym z Azure to jest Microsoft Azure User Group Poland. Jest tam chyba ponad już 4,5 tysiąca osób na meetupie i na Facebooku. Więc naprawdę duża, duża społeczność. Praktycznie wszyscy MVP Azure'owi tam są w tej grupie. Można szybko z nimi się połączyć, zadawać pytania, dostać jakieś odpowiedzi eksperckie, więc naprawdę pomocni są ludzie, szybko pomagają. Więc mamy na wyciągnięcie ręki wiedzę ekspercką najlepszych ekspertów w Polsce w dziedzinie. Więc zdecydowanie warto się dołączyć. Jest dużo meetupów. Na meetup przychodzimy. W tym wypadku w obecnej sytuacji dzwaniamy się online i tylko słuchamy. I słuchamy. Często są sesje na przykład na poziomie basic, czyli wstępne. Posłuchamy o nowym jakimś serwisie, którego może nie znamy, o wstępie do jakiejś usługi czy jakimś konkretnym rozwiązaniu. Czasami ktoś przychodzi z sesjami zaawansowanymi, czyli tak zwane lessons learned. Pokazuje, co zrobił na projekcie, czego się nauczył, co robić, czego nie robić, a czasami bardziej takie soft skills, czyli ogólnie o platformie. Naprawdę jest tego sporo, warto dołączyć do tych grup i tak naprawdę samemu sobie wyszukać, czy to platformy facebookowe, grupy azure'owych tam jest sporo, czy to wyszukać sobie na meetupie. Zdecydowanie jest możliwość, więc wystarczy z niej skorzystać. Super. Czyli tak naprawdę mamy bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o poszukiwanie wiedzy i otrzymywanie tej wiedzy. Wystarczy tylko rozejrzeć się i po prostu spróbować wszystkich tych możliwości, żeby dopasować, co jest dla nas tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem, tak? Co pasuje nam po prostu najbardziej. Zdecydowanie. Tutaj warto pamiętać, że wszystkie te opcje wymagają tylko jednej rzeczy od nas, czyli inwestycji, ale czasowej. Czyli to my musimy we własnym zakresie najczęściej pójść na ten meetup wieczorem, czy pójść na jakąś konferencję, czy przeczytać jakiś kurs, czy go obejrzeć. To musimy sami zainwestować. Oczywiście jest to super inwestycja i bardzo zwrotna inwestycja, bo jak ludzie pytają, czy certyfikacja pomaga w znalezieniu lepszej pracy, no oczywiście, że pomaga, bo trudno, żeby nie. Jednak co taki rekruter kupując, że tak powiem, kota w worku, czyli profesjonalistę na bazie CV może wiedzieć o nim. No wie tylko, jakie projekty robił, ale jeżeli dodatkowo ma jakieś certyfikaty w danej technologii, no to na pewno podnosi wartość tego profesjonalisty na rynku. Jest to oczywiście jedna z pobudek, bo ja na przykład uczę się, bo lubię. Jakby trochę dziwnie to brzmi, ale tak mam. Ja lubię poznawać technologię, lubię bawić się technologią, więc lubię się o niej uczyć i sobie nią pobawić się. Dzięki temu dla mnie następnym krokiem było, że jak już się nauczyłem, to byłem taki troszkę zajarany jak małe dziecko. Chciałem pójść i komuś pokazać. No więc też zacząłem się udzielać na meetupach i pokazywać technologię. No i tak już mija sobie te kilka dobrych lat w technologii i decyzji nie żałuję. Więc zdecydowanie zainwestujcie czas, zainwestujcie w siebie, no i jest trochę tych opcji faktycznie dla was dostępnych. Super, Adam. Czy w takim razie już będziemy podsumowywać nasze spotkanie?
Na to wygląda. Myślę, że tak. Ok, w takim razie serdecznie dziękujemy Państwu za udział w naszym dzisiejszym webinarze, w naszej dzisiejszej rozmowie. Tak jak tutaj z Adamem rozmawialiśmy, tak naprawdę warto zapamiętać po tym spotkaniu kilka istotnych faktów. Po pierwsze, rzeczywiście warto pamiętać o tym, że testowanie w swój rozwój popłaca i zwraca się naprawdę z nawiązką. Nie wolno się zatrzymywać, trzeba cały czas budować sobie nowe kompetencje, nowe umiejętności, tak by nadążać za tą cyfrową transformacją, która bardzo szybko postępuje. Po drugie, rzeczywiście jakby właśnie istota tych certyfikacji i odpowiednie dopasowanie ścieżek certyfikacyjnych do realiów dzisiejszego biznesu. Czyli pamiętajmy, że tak naprawdę teraz, jeśli chodzi o certyfikację, to tak jak Adam powiedział, nie kupujemy już kota w worku, tylko certyfikacje potwierdzają nasze praktyczne umiejętności do określonej roli w organizacji, co też jest bardzo istotną rzeczą. No i oczywiście różnego rodzaju źródła nauki, źródła zasoby wiedzy, czyli tak jak Adam powiedział, poprzez platformy online'owe, takie jak Microsoft Learn, który jest potężnym wehikułem, jeśli chodzi o zasób wiedzy, nie tylko w odniesieniu do Azura, ale również w odniesieniu do pozostałych usług i produktów Microsoft, jak również właśnie szkolenia online'owe, treningi, warsztaty, społeczności, dokumentacja. Jest tego naprawdę mnóstwo, wystarczy zacząć się tym interesować i tak naprawdę dopasować po prostu, znaleźć ten sposób nauki, który odpowiada nam najbardziej. W takim razie dziękuję Ci bardzo, Adam, za wspólną rozmowę, za ten wspólny czas. Dziękuję. Pozostajemy jeszcze do Państwa dyspozycji przez kilka minut, jeśli macie Państwo jakieś pytania. Także dziękujemy serdecznie. No i do zobaczenia. Do zobaczenia podczas wakacyjnej serii czwartków z Azure. Dziękujemy i do zobaczenia. Powodzenia na ścieżce. Dzięki. Cześć. Cześć.